No powiem wam, że już jest lepiej. Siedzę dzisiaj w mojej, na moim pięknym, skórzanym fotelu w piwnicy. Ścianka taka działowa, stojak muszę poskładać, bo przyszedł taki do serwisowania kobzy. Taki większy mamy gdzie indziej. Tu dla takich pierdółek, wiecie, grażynę poustawiać przed trasą, która się tam gdzieś szykuje. Także jest to wszystko na dobrej drodze. Łapka już trochę lepiej. Zobaczymy jutro. Jeszcze dzisiaj ostatnia seria. Gówno takie się wdało. Nie wiem od czego to. No. Nie lubię. Ale jak ja to zawsze wam powtarzam, moi drodzy. Jak samo weszło, samo musi wyjść. 17 lat nie mamy. A w mega czary też nie trzeba wierzyć. Nie o tym mowa. Dzisiaj miałem wiadomość w sumie od takiego jednego człowieka, moi drodzy. Teraz niedawno od drugiego. Cieszę się, że pomagają im te filmy, które kręcę na YouTube'a. Wrzucają mi tam tytułem Waldas w tym filmie. Tak jakbyś trafił w mój problem, moi drodzy. To nie są filmy tworzone z jakiegoś innego filmu z YouTube'a. To nie są filmy, które stworzyłem gdzieś tam, coś tam przez jakiś tam książeczkę, nasza szkapa typu, czy tam Janko Muzykant. Nie, moi drodzy. To jest wszystko z życia mojego wyciągnięte. Przez ciężkie kłody, przez które przeleciałem. Nieraz się wypierdzieliłem. To jest wszystko z mojego życia. Dlatego warto dzielić się czymś takim, moi drodzy. Lepiej otworzyć oczy późno, jak wcale. I dobra rada, którą zawsze będę powtarzał, moi drodzy. Życz, a będzie ci życzone. Dziękuj za wszystko, co masz do tej pory. Nie myśl o tym, czego nie masz. To przyjdzie. Jak jesteś dobrym człowiekiem, kumatym człowiekiem i nie siedzisz na dupie, tak jak ja teraz, tylko kombinujesz, ruszasz się, działasz, żeby coś zdobyć, dla ciebie nie jest przeszkodą przejechanie na rowerze 100 km, 200, 300, 400, 500, 1000, moi drodzy. Nie ma przeszkód na twojej drodze, żeby cokolwiek osiągnąć. I wtedy uwierz mi, nie ma mocnych na ciebie. Co chcesz? Tym o tu, tym jesteś w stanie zdobyć wszystko. Tylko musisz chcieć, musisz ruszyć dupę. I jeszcze jedno, mój drogi i moja droga. To tu. To jest twoje. To też, ale to jest twoje. Nie pozwól nikomu zawładnąć tym. To jest twoje. Tyle dobrego w tym życiu, że nie płacimy za to. Nie trzeba tego wynajmować. Nie trzeba tego serwisować. Jedyny serwis, jaki możesz sobie zapodać, to ty sam. Każdego dnia. Ale trzeba chcieć. Wszystko jest, moi drodzy, w zasięgu waszych rąk. Obojętnie skąd byś nie pochodził. Czy to jest wioska, gdzie jest 200 mieszkańców, czy mega wielkie miasto. Ktoś tam kiedyś powiedział, nawet też kolega dzisiaj, który tam się odezwał z Anglii, czy ze Szkocji. Anglii chyba. Anglia, Szkocja. Moi drodzy, Waldas, pewnie masz tu jakąś misję na tym świecie. Moi drodzy, misja, nie misja. To powinno wyjść z nas, gdzieś ze środka. Człowiek, jak człowiek doceni życie, które ma, jak człowiek doceni to wszystko, z czym przyszedł na świat, jak docenisz to, poczujesz to, że poczujesz tą kreatywność i zobaczysz w tym sens działania, bo to na tym polega. Żeby zobaczyć sens działania w swoim życiu, musisz poczuć kreatywność. To kreatywność ciągnie za tym wszystkim te pozytywne myśli. Tylko ona. W międzyczasie podleczysz serducho, w którym są zakorzenione różne jakieś tam niefajne sytuacje z twojego życia. Bo to nie tylko tu. W serduszku, to wszystko w serduchu siedzi, moi drodzy. Tam się to dobro tworzy, tam się to dobro zaczyna.
Musicie mieć dobre serca. Dobre serce będzie lepiej biło. Dobre serce przepompuje większą ilość krwi, która wam jest potrzebna do funkcjonowania. Ale co musimy? Ruszać się, moi drodzy. Nie siedźcie tak jak Waldas teraz. Ruszajcie się. Ruch to jest najlepszy klucz do lepszego jutra. Ruch, moi drodzy, poprzestawiał w moim życiu wszystkie półki. Wszystkie. Wyczyścił wszystkie regały. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy z tego powodu. Większość może się z tego śmiać. Stwierdzi, co ten Waldas może wiedzieć? Co ten Waldas ma do powiedzenia? Taki zwykły człowieczek wyjechał gdzieś tam za granicę, żeby trochę pieniążków zarobić. Po czasie stwierdził, że tak naprawdę ten wyścig szczurów nie ma najmniejszego sensu. Zaczął cieszyć się przyrodą. Uspokoił się. Wstaje rano. Nie widzę negatywnych sytuacji. Widzę tylko pozytywną aurę wokół siebie. Pada deszcz. Jestem szczęśliwy. Jest zachmurzone. Jestem szczęśliwy. Świeci słońce. I am happy. Tak jak tu. Tak ma być też i u was. Słyszycie, jak tu jest cichutko? Brakuje jeszcze tylko ćwierkania ptaszków i takiego szelestu liści. Ale to można tu gdzieś skołować parę głośników. Klepniemy jakieś dolby. Wrzucimy coś tam, jakąś nutkę uspokajającą z YouTube'a i niech leci. Moi drodzy, ja różne rzeczy w życiu widziałem. Mam kontakt z wieloma ludźmi, konkretnymi ludźmi. U jednego w chacie leci cały czas na okrągło, jesteś bogaty, będziesz bogaty. Moi drodzy, ludzie takie coś robią, żeby tylko poczuć lepszą woń banknotów. I od czasu do czasu to ich troszeczkę gubi. Lewa łapka ledwo zipie, ale prawa tu coś jeszcze łypłanie. Biceps jak u niemowlaka, moi drodzy. Kiedyś na tym punkcie miałem kompleksy. Chciałem być jak największy. I dobrze, że się skończyły. Dzisiaj widzę, że każda dodatkowa gruda mięśni na mnie to jest tylko nadbalast, który gdzieś tam przeszkadza mi w trasie, bo go muszę bardziej dokrwić. Wszystko ma swoje plusy i minusy, moi drodzy. Każdy powinien robić to, co uważa za stosowne. Ale jeśli chodzi o nadbagaż wszystkiego, to jest związane ze wszystkim. Jest nam naprawdę do niczego niepotrzebny. Cała filozofia. I musisz wiedzieć, że dopóki nie pojawi się na twojej drodze cel, sens jakikolwiek w twoim życiu, będziesz tylko spełniał i realizował cudze plany. Tak to funkcjonuje. Dopóki ty sam sobie nie postawisz celu, nie obierzesz drogi, którą chcesz iść w twoim życiu, cały czas będziesz wykonywał kogoś plany. Obojętnie, kto by to nie był. To może być nawet twoja kobieta, która gdzieś tam sobie cichutko koło ciebie chodzi. Czy twój mężczyzna. No, czasy mamy różne. No. Tak to, moi drodzy, jest. Trzymajcie się, hejka. Wszystkiego dobrego życzę. Jeszcze sobie muszę podłogę powycierać. I wio, idziemy kolację jeść. A jeszcze jedno, bo nie podsumowałem tego wszystkiego. Chciałem to podsumować, ja zapomniałem. Sorry. Sorry z góry, przypomniało mi się, jak się rozłączyłem. Moi drodzy, nie żałuj niczego, co przeżyłeś w twoim życiu. Ani jednej chwili. Nie żałuj. Nie wracaj do wspomnień. Złych wspomnień. To one ci czegoś nauczyły. To z nich powinieneś wyciągnąć wnioski.
Co zrobić, żeby już nie upaść? I iść dalej. Każdy następny krok, jesteś coraz bliżej twojego celu. Każda następna sekunda, minuta, powtórzenie, jesteś coraz bliżej twojego celu. Jak już osiągniesz twój cel, uwierz mi, po drodze pojawi się następny. I nigdy się nie zastarzejesz, zawsze będziesz działał. Pozdro.